zwrocie. Ale tamten jedzie wcześniej. Znaczy, tamten też może, o, nie ma, nie wiesz. Jesteśmy w Helu nad Zatoką Pucką. Do Warszawy 300 km, czyli tyle samo co i u nas. Tu. Ale patrzcie, to tu jest woda, woda spokojnie. No bo to jest brzeg zapory Gosałkowiczki, widzisz, że tu jest wał. No trochę drugi brzeg, trochę za daleko. Ale widzisz, Gdańsk widać. Jutro jedziemy. No jedziemy. O, mówiłam, że to chodzi. No czekaj, tam jeden zatopiony. Ty. Tak. No czekaj. Widać go? A nie, może... Widać go. Czego będzie też obejrzeć? Zatopiony okręt. Tu jest Hel. Tramwaj wodny Hel Gdańsk. Port w Helu. Tam jest cypel helski. To on już powinien odpływać, nie? Na 10:50. Hel widziany z morza, z Zatoki Puckiej. Tam jest cypel helski. I fale się krzyżują. Powinien odpływać, nie? Na 10:50. Hel widziany z morza, z Zatoki Puckiej.
Tam jest cypel helski. I fale się krzyżują. Jedziemy prosto na ten statek. Będzie katastrofa. Katastrofa Titanika. Tam już się jakoś ziemia za nim była, nie? Tam jest ziemia, tam widać Gdynia. A tam, o, motor ziemia, ja? Westerplatte. O, jest niedaleko. Zbliżam się do Gdańska. Tam jest Gdańsk. Już niedaleko, sam się do Gdańska, ale już myślałam, że to jest dobrze. Dopłynęliśmy już do Gdańska, tam jest stary żuraw. Gdańsk. Stare miasto, historyczne. Dwa razy był państwem. Ostatni raz w latach międzywojennych. Świętego Jana kajmy na końcówkę mszy zaszli w Gdańsku. Nie.
Jesteśmy koło Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Tutaj po prawej stronie to są jej mury. Taki oto kamieniosty drugi. Matki Bożej Wniebowziętej i wiernym, corocznym czcicielom tego święta. Ministrom, minister, posłom, przedstawicielom Rady Miasta, cechą, pocztą sztandarową, a szczególnie wam, żołnierzom, weteranom, kombatantom, to jest wasze święto. Rolnikom też, ale to tylko tak, to są malowani rolnicy z tymi plonami, dziś przyniesionymi z ogródków działkowych. Życzę miłego dnia, miłego święta. Z szczęścią zobaczymy się, jak powiedziałam, o godzinie 16. Poczekaj.
ołtarz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Organy. Nagrada 70-80-latków. To tę ceremonię zaczniemy, już to będzie zwieńczenie całego maratonu. Zaczniemy o godzinie 16. A teraz za 5 minut ruszamy. Fontanna Neptuna w Gdańsku. No, że nie złe wspomnienie. Informacja także bardzo istotna dla tych, którzy stracili ostatnią już nadzieję. Jeśli pokonali dystans maratonu z Gdyni przez Westerplatte do Gdańska, to wszyscy wy, którzy dotarliście już do mety, z Gdyni przez Westerplatte do Gdańska, w hotelu Camper. To będzie pobyt weekendowy po otrzymaniu wszystkich wyników po godzinie 16. Rozlosujemy, a zatem nieistotne miejsce, nieistotne cokolwiek poza jednym warunkiem. Trzeba było przebiec dystans 42 km 195 metrów. Voucher do hotelu Kaplan także zostanie rozlosowany po godzinie 16. 5 minut do ceremonii zakończenia maratonu Energa Solidarności do momentu rozpoczęcia ceremonii wręczenia nagród. Dziękuję Pani Romanie. Tutaj też będą kończyli udział w 18. maratonie Energa Solidarności kolejni zawodnicy, a my przechodzimy do ceremonii wręczenia nagród. Zaczynamy od kategorii Open, czyli kończyłem. Ci, którzy kolejności od pierwszego... Merkel i Putin, Kaczyński, Benedykt też tu jest. Na dole jest ten. Tusk z Komorowskim. Ten most jechał. To jest ten drugi most. Motława w Gdańsku. Tam są tory.
wiatr. No. Tu kiedyś był spichlerz. Daleka droga. Daleka droga to przed nami. A no też. Żuraw Gdański. Kościół świętego Jana za nim. Pamiętna poczta w Gdańsku, gdzie nasi się bronili. Pomnik obrońców tej poczty. Ryby. Na wodę spuszczają pewnie. Może i ja. Opuszczamy Gdańsk. Stocznia Gdańska.
naprawdę. Roztoparczyła. I się głaskałem po pysku.
proszę. Co? Nic, fajne. Pa, pa. Jak stromy wał, tam się robi mierzeja. Znowu robi się cieplej. Tu się robi wyspa.